Polska przez wieki była dotykana różnymi wojnami. Nasz kraj przelał wiele, wiele krwi dla demokracji, dlatego, żeby nam dzisiaj lepiej się żyło, żebyśmy mogli mówić o tym, że jesteśmy Polakami, że żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Tym bardziej ta tragiczna sytuacja właśnie powiązana ze śmiercią prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nabiera olbrzymiego rozmiaru. Rozmiaru wielkiego patriotyzmu dla nas wszystkich. No chyba nie da się to wytłumaczyć błędami pilota, pogody, jak tylko tego, że po raz kolejny nasz naród musiał być dotknięty ręką sprawiedliwego. Ci, którzy nie chcieli uznać cierpienia, myślę, że nie będziemy w tym momencie przechodzić kolejnych rocznic z mordu Kaczyńskiego, ale Lech Kaczyński i cała jego, w cudzysłowie, załoga, ta, która pracowała na jawność, otwartość wszelkich tajnych akt tej zbrodni, w końcu ujrzy światło dzienne. Szkoda i żal, że w tej tragedii musiało zginąć aż tyle ważnych, wielkich osób dla Polski, dla naszego kraju. Moja uwaga i prośba do Was taka, Telewizja Polska i wszystkie media telewizyjne, radiowe i prasowe nawiązują we wszystkich serwisach informacyjnych do tej sytuacji. Z dzisiejszej informacji, którą ja otrzymałem, pogrzeb Pana Prezydenta prawdopodobnie będzie w sobotę. Prośba moja taka, abyście te dni przeżyli w spokoju, często w przemyśleniu, czy to, co robimy dla siebie, dla kraju, czy my tutaj w szkole mamy pełną świadomość tego, co znaczy demokracja, odpowiedzialność. Mamy obowiązek, według mnie, przeanalizowania, zwrócenia się wstecz, mając też świadomość, że poświęcenie dla kraju jest jedną z najważniejszych rzeczy. Dla mnie prezydent Kaczyński oddał całe swoje życie dla Rzeczypospolitej Polskiej. Od pierwszego momentu, kiedy po raz pierwszy został rozpoznawany jako działacz Solidarności, no i w końcu, kiedy, jak to słowo można nazwać, kariera polityczna wezwała go na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej.